nazywam się Wojciech Nowicki i zapraszam na mój kurs PHP w praktyce. Dzisiaj zajmiemy się wprowadzeniem do samego programowania. Myślę, że będzie to jeden z trudniejszych odcinków dla mnie do zrealizowania w dobry dla Was sposób, ponieważ jak wyjaśnić komuś, kto zakładam nie ma jeszcze pojęcia o tym, czym jest programowanie, te wszystkie istotne rzeczy, żeby na samym początku zrozumiał, no i jeszcze się nie zniechęcił, bo nie ukrywam, że dzisiaj będzie dosyć dużo teorii. Dobrze, w takim razie co w tym odcinku? W tym odcinku powiemy sobie, co to jest programowanie, co to jest kod źródłowy. Zajmiemy się również historią programowania. Zobaczycie, jak daleko sięgają początki tej dziedziny. Przerobimy sobie funkcje logiczne, czyli zaczniemy mówić bardziej logicznym językiem, zaczniemy rozumieć wyrażenia logiczne. Prześledzimy sobie algorytmy, powiemy sobie, co to jest algorytm i zobaczymy, że algorytmy tak naprawdę towarzyszą nam non-stop w naszym życiu. No i oczywiście powiemy sobie pokrótce o PHP, które jest przedmiotem tego kursu. Co to jest programowanie? Programowanie może być rozumiane dwojako. Programowanie jako samo pisanie kodu źródłowego programu lub programowanie jako proces wytwarzania oprogramowania. Co to jest kod źródłowy? Jest to kod zrozumiały przez maszynę. Czyli tak naprawdę programowanie jest swego rodzaju rozmawianiem z komputerem. Wydawaniem mu poleceń, które on wykonuje. Kod źródłowy jest to kod zrozumiały zarówno przez programistę, ponieważ programista wie, co chce osiągnąć, jak również przez komputer, który wie, co chciał mu programista powiedzieć. Wracając do programowania jako procesu wytwarzania oprogramowania, składa się ono z kilku elementów, z kilku etapów. Pierwszym etapem jest zrozumienie domeny problemu. Programowanie jest dziedziną bardzo szeroką, wręcz interdyscyplinarną, ponieważ nie tylko musimy wiedzieć, jak można napisać ten program w sensie technicznym, ale również musimy zrozumieć, jak można rozwiązać dany problem i jakie najlepsze rozwiązania tego problemu, bo często większość problemów jest już gdzieś jakoś rozwiązanych, zapewnia nam właśnie IT, zapewnia nam cała dziedzina inżynierii oprogramowania do tej pory. Czyli zrozumienie domeny problemu. Następnie projektowanie. W przypadku dużych aplikacji projektowanie jest bardzo, ale to bardzo istotną rzeczą, ponieważ musimy zaprojektować naszą aplikację w ten sposób, żeby była ona skalowalna, żeby była ona elastyczna, otwarta na rozwój, na rozszerzenie. Następnym etapem jest samokodowanie. Tutaj dochodzimy do momentu tych takich najważniejszych umiejętności programisty, czy może nie samego klasycznego programisty. Kiedy to wszystko trzeba zaimplementować w naszym języku programowania w sposób wydajny, w sposób skalowalny i tak samo w sposób rozszerzalny. Kolejnym etapem, który często jest pomijany, jest testowanie. Testowanie jest to etap, w którym sprawdzamy, czy nasze oprogramowanie działa. Testowanie z grubsza możemy podzielić na testowanie automatyczne, które będzie odbywało się za pomocą innego oprogramowania, napisanych przez nas skryptów, które sprawdzą, czy nasz program będzie działał, jak również testy akceptacji użytkownika. Czy tak naprawdę to oprogramowanie działa w taki sposób, jaki powinno działać. Kolejnym etapem jest wdrażanie. Napisanie niektóry rodzaj programów to jest stworzenie, to jeszcze nie wszystko. Ten program trzeba wdrożyć do działania. Należy przeszkolić grupę użytkowników, która będzie z niego korzystała. Należy napisać dokumentację, należy przygotować jakieś wsparcie. No i teraz ostatni etap, bardzo ważny w całym procesie programowania, wytwarzania oprogramowania, to utrzymanie tego oprogramowania. Czyli tak naprawdę, jeżeli stworzyliśmy duży
dużą aplikację, duży system, no nie będzie na pewno ona wolna od jakichś błędów, których nie udało nam się wykryć na samym początku. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby tak nie było, ale no, praktyka pokazuje zawsze troszeczkę coś innego. Często te błędy są takimi błędami ciężkimi do wykrycia. No i chodzi o to, żeby zapewnić wsparcie do rozwiązywania tych błędów, jak również zapewnić rozwój i dostosowywać oprogramowanie do wszelkich zmieniających się warunków środowiska tego rzeczywistego, w którym ono pracuje. Dla przykładu, kiedy napisaliśmy program do fakturowania i zmieniło się cokolwiek w systemie podatkowym, no należy pewnie dokonać jakichś zmian w tym oprogramowaniu. Ok, to tyle takiego naprawdę suchego wstępu na temat samego programowania. Programista. Szeroko rozumiany programista, ponieważ moglibyśmy mówić o programistach, koderach, testerach oprogramowania, architektach oprogramowania i tak dalej. Szeroko rozumiany programista musi wykazywać się wiedzą z wielu dziedzin. Tak jak programowanie samo w sobie jest bardzo szerokie, tak samo i programista musi być całkiem interdyscyplinarny. Musi się oczywiście wykazać znajomością języka programowania, o którym będzie pisał. Musi wykazać się znajomością pewnych reguł, pewnych zasad, tych najlepszych praktyk programowania. Musi umieć współpracować z danymi, ponieważ często pisanie oprogramowania wiąże się ze współpracą z jakimś źródłem danych, którym najczęściej jest baza danych. Do tego wszystkiego musi mieć pojęcie o testowaniu. Są różne rodzaje języków programowania. Możemy podzielić języki programowania na sposób ich przeznaczenia, ale również na tak zwany poziom abstrakcji. Są języki niskopoziomowe, które mówią w sposób bardziej zrozumiały dla komputera. Są to języki, które nawet wysyłają instrukcje bezpośrednio zrozumiałe dla procesora. I języki wysokopoziomowe, języki bardziej popularne w tej chwili wśród programistów. Są to języki, które są bardziej naturalne dla nas, programistów. Natomiast muszą one zostać przetłumaczone na język bardziej zrozumiały dla komputera. Są to najczęściej języki tego bardzo wysokiego poziomu są napisane na podstawie innych języków wyższego poziomu, już nie najwyższego, które to dopiero są kompilowane na języki tego najniższego poziomu. Dobrze, czas na krótką lekcję historii. Jeżeli myślicie, że programowanie powstało wraz z wynalezieniem komputera, jesteście w lekkim błędzie. O pierwszych maszynach liczących lub kalkulujących coś możemy mówić już w starożytności, gdzie powstawały jakieś maszyny związane z astronomią. Tak naprawdę czymś, co lekko moglibyśmy nazwać programowaniem, powstało w XIII wieku i była to, powiedzmy sobie, wczesna wersja maszyny grającej, która za pomocą odpowiednich bolców nabitych na drewniany pal wyzwalała dźwięki poprzez młoteczki uderzające w jakieś instrumenty perkusyjne. Tak naprawdę pierwszą rzeczywiście poważną maszyną liczącą wykorzystywaną w praktyce jest Pascaline. Pascaline jest prostym sumatorem, dzięki któremu można szybciej dodawać do siebie liczby, kręcąc odpowiednimi wirnikami, pokrętłami na urządzeniu. I to był 1645 rok. Natomiast jedną z takich najważniejszych, jedną z najważniejszych przełomów to rok 1805, kiedy to Jean-Marie Jacquard wynajduje swoje krosno tkackie. Tak, komputery generalnie wywodzą się z krosna tkackiego. Krosno tkackie, które za pomocą taśmy z dziurkami, czyli nazwijmy to kart dziurkowanych, potrafiło wytworzyć wzór na tkanym płótnie. To wszystko jest związane z rewolucją przemysłową,
która w tym czasie się odbywała, z tym, że wynaleziono silnik parowy, z tym, że odchodzono od ręcznego sposobu wytwarzania rzeczy na rzecz maszyn napędzanych silnikiem parowym, okazało się, że można te maszyny w jakiś sposób, no nie chciałbym użyć słowa programować, ale można te maszyny w jakiś sposób zmusić do pracy w różny sposób. Czyli nie tylko stworzymy sobie to krosno, które będzie cały czas tkało nam ten sam materiał, ale jeżeli w jakiś sposób zapiszemy dane na nośniku, te nasze dziurki, to możemy zmienić sposób zachowania tego krosna w zależności od tego, jaką taśmę z kartami dziurkowanymi do tej maszyny wsadzimy. Ok, to wszystko jeszcze para. Cała rewolucja przemysłowa to wszystko rzeczywiście napędziło całą machinę. I kiedy przejdziemy do epoki elektryczności, to w latach 30. XX wieku wynaleziono tranzystor. Tranzystor, na którym można było stworzyć bramki logiczne. Czyli w tej chwili już nie tylko proste mechaniczne rozwiązania, bo tych rozwiązań mechanicznych było bardzo dużo po drodze. Tu nie będziemy się zagłębiać w szczegóły tego wszystkiego. Natomiast tranzystor, elektryczność, coś, na czym można było właśnie zaimplementować logikę. Bramki logiczne, będziemy o nich mówić później, wtedy będziecie wiedzieć, co to dokładnie jest. Kolejnym według mnie dużym przełomem jest wojna. Kiedy to chociażby właśnie Niemcy posiadali Enigmę, która była maszyną szyfrująco-deszyfrującą. Prawdziwa kryptografia. Coś naprawdę nie do złamania przez przeciwnika. No i tutaj pojawia się takie zagadnienie, że wszystko jest do złamania oczywiście za pomocą odpowiednich równań matematycznych. Natomiast czas złamania tego szyfru byłby, powiedzmy sobie, około 20 lat. Czas potrzebny, znaczy czas wymagany do tego, żeby ten szyfr był użyteczny, to powiedzmy sobie kilkanaście godzin. Bo tyle dany szyfr był ważny. No i teraz pojawia się pojęcie, jak zautomatyzować te wyliczenia, które może wykonać człowiek, w taki sposób, żeby wykonywane one były w ciągu, powiedzmy sobie, kilku godzin, a nie kilku lat. No i tutaj pojawia się postać ojca współczesnej informatyki, Alana Turinga, który to za pomocą skonstruowanej przez siebie maszyny, oczywiście nie mógłbym zapomnieć o wkładzie polskich matematyków, tak, to wszystko. Natomiast właśnie, to jest ważne to, ktoś dostarczył reguły, zasady, ktoś natomiast zaimplementował, czy no na tamte czasy zbudował maszynę, która to wykonała. Dlatego no jednak Alan Turing będzie miał największy tutaj wkład w to wszystko. W latach 70. powstają mikroprocesory. Czyli tak naprawdę coś, co wcześniej zajmowało kilka pomieszczeń, kilka pokoi, komputer, który wyglądał jak zbiór szaf pancernych, nagle może zostać zminiaturyzowany do takich rozmiarów. I to otwiera ogromne możliwości przed rozwojem komputerów, ponieważ nagle pojawia się pojęcie komputera w domu. Nie tylko ogromnej maszyny liczącej coś gdzieś dla jakiejś instytucji, ale komputer w domu. Chwilę potem pojawia się pojęcie rozrywki elektronicznej, czyli gier komputerowych. Coś, co ze względu na ogromny popyt jeszcze bardziej napędzi całą machinę komputerową. W tym wszystkim warto wspomnieć o pierwszym języku programowania. Rok 1954 powstaje Fortran. Pierwszy język programowania. I tak naprawdę tutaj pojawia się po raz pierwszy koncepcja elastyczności. Tego, że właśnie
programista, ktoś niekoniecznie znający się na elektronice, ktoś niekoniecznie potrafiący lutować tranzystory do obwodów, może zacząć pisać programowanie, może tworzyć coś działającego. Funkcje logiczne. Logika jako dziedzina matematyki, tak, jest tutaj podstawą czegokolwiek. Tak naprawdę wszystko w najbardziej zaawansowanych, najbardziej nowoczesnych systemach możemy sprowadzić do tego, że jest to jakaś bardziej skomplikowana funkcja logiczna. I teraz tak, bardzo ważną rzeczą tutaj jest sposób zapisu danych i zrozumienie, jak tak naprawdę to wszystko działa u podstaw. Czyli pojawia się pojęcie algebry Boola, która to operuje na liczbach binarnych. Czyli system dwójkowy, zero-jedynkowy. Tak? Coś bardzo, bardzo istotnego do zrozumienia w dalszym rozwoju was jako programistów. Czyli wszystko, co jest zapisane w komputerze, jest zapisane za pomocą ciągów zer i jedynek. Dlaczego zera i jedynki? No bardzo proste. Sygnał elektryczny najłatwiej rozróżnić za pomocą jest prąd, nie ma prądu. I tak właśnie działa system binarny. Jeżeli przekazujemy jakiekolwiek dane, to jest to ciąg po prostu impulsów elektrycznych, gdzie impuls oznacza jedynkę, brak tego impulsu oznacza zero. Jak wykonywać operacje na liczbach binarnych, działania, jak one są zbudowane, to wszystko możecie sobie poczytać tutaj. No nie będziemy się w to wszystko mocno zagłębiać. Natomiast przechodzimy do tematu bramek logicznych. Bramki logiczne, tak, i teraz właśnie tutaj bardzo istotna rzecz, co to jest ta logika w informatyce i w ogóle. Są to wyrażenia warunkowe, które pozwalają nam w jakiś sposób napisać naszą aplikację, sprawić, że zacznie to działać, że wyjście będzie zależne od wejścia. No i teraz mamy tutaj trzy podstawowe bramki, które szybko omówimy sobie w tym odcinku. Będzie to bramka OR, AND i NOT, czyli negacja. I teraz tak, ważnym pojęciem, które należy prowadzić w tej chwili, jest tablica prawdy. Jest to sposób zapisu działania bramki logicznej. Pokazuje, dla jakich parametrów, jakie bramka da wyjście. Więc w przypadku bramki AND, czyli koniunkcji logicznej, oba sygnały muszą być sygnałami jedynkowymi, żeby bramka dała nam na wyjściu 1. I tutaj od razu pewnie tworzy nam się jakiś pomysł, jakby można było to wykorzystać, tak? Jest to, powiedzmy sobie, zbiór takich bramek mógłby sprawdzić nam wszystkie potrzebne warunki w samochodzie do uruchomienia silnika. Jeżeli mamy jakieś czujniki, powiedzmy sobie czujnik oleju, płynu hamulcowego, czujnik temperatury, czujnik naładowania akumulatora i te czujniki po prostu wysyłają nam sygnał OK, jeżeli wszystko jest dobrze, to tak naprawdę zbiór bramek AND będzie naszym warunkiem do uruchomienia silnika. Tylko i wyłącznie, jeżeli wszystkie te krytyczne procesy w samochodzie będą funkcjonowały sprawnie, system powinien zezwolić na uruchomienie silnika. Kolejna bramka to alternatywa, czyli bramka OR, po polsku lub. Różnica jest taka, że wystarczy tylko jeden sygnał pozytywny, żeby cała bramka dała nam pozytywne wyjście. Zastosowanie takiej bramki w jakichś mniej krytycznych procesach, gdzie wystarczy tylko, powiedzmy sobie,
jeden z czujników wskazuje, że wszystko jest dobrze, wtedy cały proces może ruszyć. Jeżeli powiedzmy sobie mamy dwa czujniki temperatury w silniku i oba czujniki wskazują na to, że działają, są sprawne. Nie mówimy tutaj o samym odczycie temperatury, ale wskazują, że są sprawne. Powiedzmy sobie, wystarczy tylko jeden, żeby nie wyłączyć awaryjnie silnika. No i tutaj pojawia się zagadnienie właśnie negacji, no bo przydałoby nam się odwrócić działanie tej bramki. Czyli tak naprawdę mówimy o tym, że jeżeli oba czujniki są sprawne, czy jeżeli jeden z dwóch czujników jest sprawny, to jesteśmy, to silnik może działać, ale jeżeli zabraknie nam obydwu, to należy wysłać sygnał o wyłączeniu silnika. Czyli w tym wypadku należałoby odwrócić wyjście z tej bramki i powstaje nam bramka NOR. Każda bramka o pozytywnym wyjściu ma również bramkę odwróconą, która będzie wskazywała zupełnie odwrotną logikę. Ok. Czyli wiemy już co nieco o bramkach. I teraz zbiór, setki, tysiące tych bramek utworzą nam program. Ponieważ tak naprawdę wszystko zostanie sprowadzone do tego, że gdzieś tam są zapytania o logikę, o to, czy jakieś wejście, wyjście jest pozytywne, czy negatywne, czy jest true or false, czy jest jedynka, czy jest zero. I teraz naprawdę setki lub tysiące tych bramek ułożonych w jakiś ciąg logiczny, to jest nasz cały program. Wiemy już, że istnieją bramki logiczne. Natomiast teraz, tak jak już wspomniałem, potrzeba dużo tych bramek, żeby utworzyć jakiś program. Tak naprawdę, co jest początkiem, co jest prekursorem każdego programu? Jest to algorytm. Jest to dosyć ważne pojęcie, ponieważ tyczy się ono nie tylko samej informatyki. Algorytm, według klasycznej definicji, jest to jednoznaczny przepis obliczania w skończonym czasie pewnych danych wejściowych do pewnych danych wynikowych. OK. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że algorytm jest sposobem zapisu rozwiązania, jest zapisem rozwiązania jakiegoś problemu. Nie jest sposobem, jest to zapis rozwiązania problemu. Czyli każdy problem generalnie ma jakieś rozwiązanie. I to rozwiązanie możemy zapisać za pomocą algorytmu. Są algorytmy typowo takie bardziej komputerowe, pozwalające nam na przykład na wyliczenie sumy, różnicy, na wyliczenie największego wspólnego dzielnika i tak dalej. Taka klasyka programowania. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o algorytmach, algorytmy są wkoło nas. Przykładem algorytmu jest przepis kulinarny. Jest to zapisany ciąg rzeczy, które musimy zrobić i ilości składników, które musimy dodać w taki sposób, żeby za każdym razem otrzymać na przykład ciasto, które nam się upiecze. Gdzie samo pieczenie jest jednym z etapów tutaj algorytmu, bo jest ono również opisane w jakiej temperaturze i na ile czasu. Jeżeli pomyślimy sobie dalej, jeszcze więcej rzeczy jest algorytmem. Nie wszystkie algorytmy muszą być spisane w sposób formalny. Chociaż może gdzieś są, natomiast wykonujemy je bez myślenia o tym, że jest to algorytm. Takim przykładem jest zmiana koła w samochodzie. Wiemy, że żeby wymienić koło, trzeba najpierw samochód podnieść na lewarku, odkręcić stare koło, przykręcić nowe koło i opuścić samochód. Tak w skrócie oczywiście, ale to już jest jakiś algorytm, bo pokazuje nam ciąg zdarzeń, pokazuje nam ciąg naszych czynności, które musimy wykonać. Jeżeli zaczęlibyśmy rozpisywać ten algorytm, pojawią się funkcje warunkowe, które będą opisywały pewne detale. Czyli na przykład, jeżeli śruba
jest nieodkręcona, to odkręć śrubę. Załóż klucz, naciśnij z odpowiednią siłą na klucz. Czy śruba się odkręciła? Tak, odkręć następną. Nie, przyłóż większą siłę. Większy klucz. Tego rodzaju rzeczy. Więc elementy algorytmu, bo już wspomniałem tutaj troszeczkę o funkcjach warunkowych. Tak, funkcje warunkowe jedna z najważniejszych rzeczy, ale to odnosi się do naszych właśnie bramek. Bo to, że możemy zmieniać przebieg naszego programu, przepływu danych na podstawie właśnie danych wejściowych i różnych innych parametrów, które wsadzamy do naszego programu, sprawia to, że nasz program zachowuje się tak jak się zachowuje, zachowuje się tak, jak powinien. Dlatego jest programem, a nie tylko, powiedzmy sobie, czymś, co przerzuca nam dane. Dlatego potrafi się zachować w różny sposób dla różnych danych. Potrafi je przeanalizować, potrafi wykonać walidację, sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie i ewentualnie zwrócić nam, co jest nie tak. Czyli algorytm składa się właśnie z funkcji warunkowych, które zadają nam pytanie o aktualny stan jakiegoś elementu algorytmu. Możemy również definiować stany, czyli na przykład możemy powiedzieć w przypadku naszego algorytmu zmiany koła, że prawe tylne koło zostało tak przebite. Możemy również wprowadzać instrukcje przetwarzania i obliczania. Tak? Czyli w algorytmach będziemy mieli bloki, które będą zmieniały nam nasze dane, które będą Dobrze, czas na samo PHP, które jest naszym wybranym językiem programowania. PHP, które najczęściej jest wykonywane na serwerze, służy w większości przypadków do budowania dynamicznych stron internetowych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o serwerze i dynamicznych stronach internetowych, zapraszam do jednego z poprzednich odcinków, w których zajęliśmy się budowaniem naszego lokalnego serwera www w oparciu o maszynę wirtualną i Vagrant. Tam jest wyjaśniona kwestia stron dynamicznych, tam jest wyjaśniona kwestia tego, jak uruchamiają się rzeczy w PHP. Co również wspomniałem w tamtym odcinku, PHP to nie tylko skrypty wykonywane na serwerze, ale to również wykonywanie skryptów lokalnych, jeżeli byśmy chcieli. Ok. W takim układzie kilka istotnych rzeczy na temat samego PHP, ponieważ no, nie będziemy tutaj naprawdę wchodzić w wielkie detale. PHP jest językiem wysokiego poziomu. Jest językiem interpretowalnym, a nie kompilowalnym. Czyli tak naprawdę tworzymy skrypt, który w czasie rzeczywistym interpreter PHP, nie kompilator, przetwarza nam na wykonywalny program. Dlatego mówimy o skrypcie, a nie o programie. Pisze się skrypty, które na serwer uploaduje się jako pliki tekstowe. I bezpośrednio interpreter do tych plików tekstowych się dostaje i zaczyna przetwarzać kod w tych plikach. Co jest istotne? Dlaczego PHP jest popularnym językiem? Bo jest bardzo popularnym językiem. PHP jest wieloplatformowy. Ponieważ mamy PHP, PHP możemy zainstalować na Windowsie, Linuxie, macOSie. Natomiast najważniejszą rzeczą właśnie w przypadku PHP, jeżeli byśmy sobie na przykład wykupili jakiś hosting pod stronę internetową, tam będzie od razu PHP. Sprawa jest taka, że PHP jest bardzo łatwo zacząć tak naprawdę, ponieważ nie musimy się martwić o proces kompilacji. Wystarczy napisać nasz program i wrzucić go na serwer, na którym jest PHP i najprawdopodobniej będzie działał. PHP jest wzorowany na języku C i Java, co czyni go również dosyć łatwym i zrozumiałym językiem do nauczenia się dla programistów tego języka. Jak również programiści PHP nie powinni mieć dużych problemów z przeniesieniem się na tamte języki. Oczywiście po jakimś,
po jakiejś krótkiej nauce charakterystyki tamtych języków, bo tutaj teraz ważna kwestia o PHP. PHP jest dosyć elastycznym językiem. Tam w PHP nie występują na chwilę obecną jawne typy. Nie trzeba deklarować typu zmiennej. Zmienną tworzymy jako po prostu wartość i PHP samo przypisze sobie typ tej zmiennej. Zupełnie odwrotnie niż w Java lub C czy C++. Tam zmienną trzeba zadeklarować w jakimś typie, ponieważ zostanie zarezerwowana odpowiednia ilość pamięci dla tej zmiennej w programie. Co czyni te języki znacznie wydajnymi od PHP. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak duże możliwości sprzętowe, trend jest taki, że większość programistów przestaje się martwić o pewne rzeczy. Oczywiście, dla większych aplikacji w dowolnym języku programowania musimy zapewnić to, żeby było skalowalność i tak dalej, ale tą skalowalność już dzisiaj rozwiązuje się troszeczkę w inny sposób. Może nie w ten sposób, że nikt się naprawdę nie martwi o takie naprawdę totalnie głupie błędy w programowaniu, natomiast nikt już nie optymalizuje wszystkiego tak, jak to było kiedyś. Dobrze. Jest brak jawnych typów, czyli tak naprawdę do funkcji możemy przekazać coś i dopiero potem się martwimy o to, co to coś jest. PHP ze względu właśnie na ten brak tych deklaracji również bardzo duże znaczenie w języku mają tablice danych. Tablice, które są bardzo elastyczne, przez to, że nie musimy ich deklarować statycznie wcześniej, nie musimy definiować o tym, tego jak duże one będą i jakie dane będą zawierały, tylko tak naprawdę możemy je w dowolnym momencie rozwijać w dowolnie wybrany przez siebie sposób i potem używać. Bardzo dużo skryptów napisanych w PHP opiera się właśnie na tej elastyczności tablic. Jest to dobre i złe rozwiązanie. Ja sobie czasem żartuję, że tak jak mamy programowanie oparte o obiekty, tak programowanie zorientowane obiektowo, tak samo w PHP mamy programowanie zorientowane tablicowo. To wszystko wywodzi się troszeczkę z tego, jak PHP się rozwijało. PHP początkowo było, paradygmatem PHP było początkowo bardziej programowanie funkcyjne i programowanie proceduralne czy strukturalne. A dopiero w późniejszych wersjach zaczęto bardziej stawiać na paradygmat programowania obiektowego. Dzisiaj PHP posiada bardzo, ale to bardzo szeroki, dobrze rozwinięty wachlarz tych wszystkich rzeczy związanych z obiektowością. Są interfejsy, są klasy abstrakcyjne, są klasy finalne. Jedyną jeszcze rzeczą, którą dla mnie brakuje w PHP, jest przeładowanie funkcji rodem z C++ i innych języków przy dziedziczeniu. Ale to zupełnie temat na inny wykład.